kultowej już książce Miasto Szczęśliwe Charles Montgomery pisze, że miasto powinno umożliwiać budowanie i umacnianie nadających życiu sens i znaczenie więzi między przyjaciółmi, rodzinami i osobami nieznajomymi. Według niego tego rodzaju więzi stanowią najwspanialsze osiągnięcie i zarazem największy kapitał każdego miasta. A co, gdy miasto nie tylko nie sprzyja budowaniu więzi, ale i sprawia, że ich moc jest coraz mniejsza? Czy mieszkanie w dużej metropolii, takiej jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, sprzyja tworzeniu nowych więzi między mieszkańcami? Co z tymi, którzy swoje więzi przerwali, opuszczając rodzinne miejscowości, wyjeżdżając za pracą czy nauką? I wreszcie, jakie znaczenie mają więzi z miastem, a nie tylko więzi między mieszkańcami? Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na debacie organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Partnerem naszej dzisiejszej debaty, jak i całego cyklu, jest Fundacja Konrada Adenauera. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem współgospodarzem podcastu Międzymiastowo, tworzonego przez Klub Jagielloński. I o właśnie ubóstwie więzi i o więziach w metropolii porozmawiam dzisiaj z następującymi gośćmi. Panią doktor habilitowaną Galią Chimiak z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Panem Markiem Szymaniakiem, dziennikarzem i reportażystą, autorem również wielu reportaży, w tym między innymi Zapaści, reportaży z mniejszych miast. Panią doktor habilitowaną Barbarą Lewenstein z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Oraz z panem doktorem habilitowanym Włodzimierzem Karolem Peselem z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS, również kierownikiem studiów miejskich na Uniwersytecie Warszawskim. I po tym moim wstępie, trochę przydługawym, nie chciałbym więcej zajmować czasu i chciałbym oddać głos moim rozmówcom. Dlatego chciałbym rozpocząć być może od takiego wątku, który jest nawiązaniem trochę do poprzedniej debaty, gdzie rozmawialiśmy o podmiotowości z miastem. Państwo mogą tę debatę również obejrzeć na kanale Centrum Myśli Jana Pawła II. Więc chciałbym nawiązać do więzi z miastem i zapytać Państwa, pewnie tak bardzo wstępnie, bez takich dogłębnych analiz, ale poprosić Państwa o to, żebyśmy te więzi z miastem zdefiniowali i spróbowali określić, oczywiście z Państwa perspektywy, czym te więzi z miastem najsilniej się wyrażają i w jakich obszarach je możemy odnajdywać. Pani doktor. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie, wzięcie udziału w tej debacie. Będę się wypowiadać zarówno jako naukowczynią, zajmuję się socjologią, badaczką jestem społeczeństwa obywatelskiego, ale też jak mieszkanką Warszawy. Do Warszawy pierwszy raz przyjechałam w 1997 roku. Pochodzę z Bułgarii, jestem Bułgarką. Natomiast uważam się za warszawianką, bardzo lubię Warszawę. Odnosząc się do pytania o podmiotowości, przygotowując się do dzisiejszej debaty, pomyślałam, że najbardziej istotne, jeśli chodzi z punktu widzenia mieszkańców Warszawy, postrzeganie i korzystanie z miasta, to są zmiany, które zostały, które dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach i które bardziej przebiegają nie wzdłuż linii rdzenni mieszkańcy Warszawy i czy też osoby przyjezdne, mając też pod uwagę, że osoby przyjezdne także są osoby, które są spoza Warszawy, czyli z innych krajów, z innych miast Polski i oczywiście spoza Polski, tak zwani imigranci, ale też jeśli pomyślimy o migrantów, mamy jeszcze kategorię ekspatów. Bardziej wydaje mi się istotne dla naszej dyskusji są podziały, które przebiegają wśród takich linii, jak jest podział usług na prywatne i publiczne, czyli właśnie szkolnictwo, opieka zdrowotna i też dostęp do mieszkania. Natomiast ponieważ przypuszczam, że tak czy owak do tych tematów jeszcze będziemy powracać w dzisiejszej debacie, chciałam jeszcze na początku jednak zacząć też przypomnieć o czymś, o czym być może rzadziej myślimy. Chciałam Warszawę pochwalić, ponieważ zwłaszcza Warszawa, duże miasto, ale zwłaszcza Warszawa, co potwierdzają badania socjologiczne, nie charakteryzuje się tylko ubóstwem więzi. Wiem, że my jesteśmy tutaj, żeby się nad tym pochylić i zastanowić, w jaki sposób te więzi wzmocnić, ale dla niektórych osób jest to miasto azyl i tak jak potwierdzają to badanie osób nieheteronormatywnych,
oni w Warszawie się czują najlepiej, a nie tylko dlatego, że duże miasto zapewniają i zapewnia anonimowość, ale także dlatego, że tutaj najlepiej nawiązują więzi społeczne, zarówno w rodzinie, łatwiej się wyautowują, wśród sąsiadów, wśród przyjaciół, w miejscu pracy. Także bardzo mi zależało na to, aby tutaj Warszawę pochwalić z tego punktu widzenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Marku, pozostając jakby w mocy to pytanie wstępne, które zadałem, też chciałbym pewnie uzupełnić, bo dobrze wiemy, z przynajmniej ci, którzy czytali pana książkę, że pan do Warszawy przyjechał z mniejszego miasta. To mniejsze miasto pan opisuje, nie tylko to, ale to również swoje rodzinne miasto pan opisuje w Zapaści. I chciałbym zapytać, to może o takie też poprosić o takie porównanie tego, jak te więzi wyglądają z takiej perspektywy małomiasteczkowa, jak to wygląda w Warszawie, w dużej metropolii. No i oczywiście chciałbym zapytać, które te obszary pana zdaniem te więzi najmocniej uwydatniają. Ja tak myślę, bo jak pan wcześniej zadawał to pytanie, to pomyślałem sobie o więziach, które ja opisuję w książce mieszkańców z przestrzeniami. I są to na przykład przestrzenie związane z ich dawnymi zakładami pracy. Kiedy ja odwiedzałem te miasta, które opisuję w książce, w rozdziale, gdzie zastanawiam się nad przyczynami wyludnienia i też jakby lokalnym rynkiem pracy, to bardzo często odwiedzałem wraz z mieszkańcami zresztą, no właśnie zakłady, w których kiedyś pracowali, które kiedyś stanowiły, można powiedzieć, o pewnej sile danego miasta, które też dawały zatrudnienie lwiej części miasta, bo bardzo często to były miejscowości na przykład około 20-tysięczne, a w danych fabrykach potrafiło pracować po 4, 5, 6, nawet 7 tysięcy mieszkańców, więc to ta fabryka, można powiedzieć, no, była pewną siłą napędową miasta. I te więzi no, były no, bardzo mocne, a jednocześnie w pewien sposób trudne i tragiczne, bo te zakłady no, w dużej mierze po prostu upadły. Więc te miejsca, kiedy ja na przykład w Prudniku z jedną z moich rozmówczyń odwiedzaliśmy te jeszcze stojące tam mury, to ona bardzo emocjonalnie jakby na to reagowała. Kiedy próbowaliśmy wejść przez bramę tego zakładu, mimo że dookoła już było pełno gruzów, haszów, powybijane szyby w tych budynkach, to ona złapała mnie za ramię i mówi: zatrzymajmy się chwilę, bo jest nawet ciężko tutaj przychodzić. Zbyt wiele wspomnień się wiąże z tym miejscem, zbyt dużo życia ona poświęciła tej fabryce. I teraz wchodzi do miejsca, które jest no właśnie pewnym takim zgliszczem, tak? Pewnym takim cmentarzyskiem. Nawet to porównanie pojawia się w ustach drugiej mojej rozmówczyni z Bielawy. Tam była bardzo ogromna fabryka Bielbaw i tam już dzisiaj tak naprawdę z tych zabudowań fabrycznych no zdecydowana większość została wyburzona. I ta moja rozmówczyni, starsza pani, też mówiła, że ona jakby no nie przepada za tym miejscem już teraz, bo czuje się, jakby wchodziła właśnie na cmentarz. Mówi, ona w Boga wierzy, ale nie lubi tego miejsca w takim sensie, że jednak przypomina jej się to życie, które kiedyś było w tym mieście, no tak, że też była oczywiście wtedy młodsza. I widzi, jak to życie też z tego miasta no, w pewien sposób wypłynęło, wyparowało. I no, te więzi, chociażby właśnie na tym poziomie takim z zakładem pracy są silne, często są tragiczne, ale też, jak już mówimy o moim rodzinnym mieście, potrafią być w pewien sposób bardzo pozytywne. Tylko krótko opowiem historię człowieka, który w moim rodzinnym mieście walczył o drzewa na miejscowym rynku. Walczył skutecznie. Dziś te drzewa w bardzo pozytywny sposób wyróżniają Krasnystaw na tle innych miasteczek, gdzie no, bardzo często te rynki zostały wybrukowane i wylane betonem. I ta przestrzeń, kiedy spotykamy się, bo się widzieliśmy też kiedy miałem spotkanie autorskie w Krasnystawie, no ta przestrzeń uratowana przez niego i doceniają to mieszkańcy, ale i sam ten bohater, tak, jakby widzi, że efekt tych jego działań, aktywności takiej społecznej przez lata, no przyniósł pewne skutki. Dzisiaj, no można powiedzieć, wszyscy mieszkańcy zbierają tego owoce, a jego ta relacja i więź z tym miejscem jest jeszcze silniejsza.
Bardzo dziękuję. Pani doktor, zwracam się teraz do pani doktor Barbary Lewenstein. Chciałbym dopytać, no kontynuując naszą rozmowę o więziach i o tym, jak je definiować i czym te więzi z miastem, z miastami są, chciałbym zapytać, czy w takich miastach jak Warszawa trudniej jest budować takie więzi, tworzyć takie więzi, niż choćby w małych miasteczkach, o których wspominał pan Marek Szymaniak? No więc może na początek, może byśmy rozróżnili, o jakie więzi chodzi, tak? Bo jeśli chodzi o miasto, a zwłaszcza takie duże miasto, to powinniśmy wyróżnić taką więź, która jest więzią z miastem, z miejscem, w którym się mieszka, prawda? I taką więź drugą, a mianowicie więź z ludźmi, z sąsiadami, ze społecznością lokalną, tak? I to są dwa różne rodzaje więzi i te dwa różne rodzaje więzi w różny sposób się przejawiają i niekoniecznie zależą od siebie nawzajem. Ten związek między więzią z miejscem niekoniecznie przekłada się na związek z ludźmi i odwrotnie, związek z ludźmi częściej przekłada się na związek z miejscem, ale nie zawsze tak jest. Więc jeśli chodzi o związek z miejscem, to tutaj no, na ogół taką silną więź z Warszawą, z miejscem zamieszkania przejawiają mieszkańcy, którzy długo zamieszkują dane miejsce. Tak? No i tutaj ci najstarsi mieszkańcy Warszawy, na ogół jak się ich pytamy w różnych badaniach, to oni przejawiają właśnie tę więź z miejscem. I im dłużej się mieszka w jakimś miejscu, tym ta więź jest silniejsza i ona się nawiązuje. Ponieważ pani Galia tutaj wspomniała o tym, że jest spoza Warszawy. Jak państwo wiecie, w Warszawie mamy około 700 tysięcy, chyba nawet w tej chwili więcej osób, które są migrantami do Warszawy. To te osoby muszą tę więź z miejscem zbudować, prawda? I z badań na przykład Lewickiej wynika, że taka więź z miejscem nawiązuje się mniej więcej po 10 latach. Ja myślę, że w przypadku pani Galiak to już te 10 lat minęło i on to może śmiało powiedzieć, że jest warszawianką. Natomiast to nie następuje automatycznie, tak? Natomiast jeśli chodzi o więź z ludźmi, ze społecznością lokalną, to jest z kolei taka więź, która bardzo szybko może zostać wykreowana. Najszybciej ją się w tej chwili kreuje w Warszawie poprzez aktywizmy różnego typu, tak? I poprzez fakt no, jakiegoś niezadowolenia z jakości życia. I sąsiedzi się w tej chwili w Warszawie poznają między innymi właśnie dzięki różnym akcjom takim obywatelskim. Z tą więzią z sąsiadami w dużym mieście no jest pewien problem, tak? Bo jak znowu pytamy w badaniach socjologicznych, to się okazuje, że tak niekoniecznie ludzie chętnie nawiązują te więzi. Jest pewien rodzaj takiego napięcia pomiędzy potrzebą posiadania sąsiada, tak, a niechęcią do kontroli przez sąsiada. To jest bardzo silny czynnik, który zniechęca do nawiązywania silnych kontaktów. I na przykład wiele osób przyjeżdża do Warszawy zmęczone silnymi więziami sąsiedzkimi w małych miejscowościach i na wsiach. One przyjeżdżają do miasta po to, żeby tych więzi właśnie nie było. Po to, żeby się poczuć w nich swobodnymi i wolnymi, tak jak podejrzewam jest to w przypadku tych osób heteronormatywnych, tak? Nie heteronormatywnych, przepraszam. Więc one po prostu czują, że nie czują, że tak powiem, na plecach swojego sąsiada, nie czują tej kontroli społecznej. Więc to jest oczywiście wielki problem, bo trzeba jakoś próbować znaleźć balans pomiędzy właśnie tymi potrzebami, które się pojawiają coraz częściej. Różnego typu pikniki sąsiedzkie, spotkania, jest kilka organizacji, która stymuluje właśnie tę więź sąsiedzką, między innymi centra aktywności lokalnej, prawda, są też male, miejsca aktywności lokalnej, które próbują jakby tę więź zbudować przede wszystkim poprzez wspólną aktywność. Ja bym widziała tutaj, właśnie ten kierunek jest bardzo dobry, bo ta wspólna aktywność, ona pozwala
poczuć się tym ludziom razem, tak, we wspólnocie. Ale to jest taka wspólnota trochę na chwilę, z której można zawsze wyjść, prawda? Wyjść i niekoniecznie kontynuować te więzi, które się zawiązały w tej wspólnocie. Więc to są takie formy, które budują te więzi, ale nie zmuszają do tych więzi, tak? I to jest ta mentalność tego wielkomiejskiego człowieka, który no, żyje w tym napięciu pomiędzy ja nie czuję się dobrze sam, ale jednocześnie też nie chcę, żeby mi inni mówili, co ja mam robić, albo żeby mnie kontrolowali. Więc wydaje mi się, że to jest podstawowy dylemat właśnie dużego miasta, wracając do tego pana pytania, tak, czy można te więzi wiązać. Ja uważam, że można, tylko trzeba dać ludziom swobodę, tak? To na razie. Bardzo tyle. Dziękuję. Panie doktorze, pozostając jeszcze przy wątku właśnie więzi z miastem do więzi między mieszkańcami, myślę, że przejdziemy w dalszej części rozmowy. Chciałbym dopytać w takim razie, w których obszarach te więzi właśnie z miastem mieszkańców są dla miasta najbardziej korzystne, czyli co miasto najbardziej zyskuje na tych więziach i w których obszarach? To ja jestem kulturoznawcą z wykształcenia, więc do tego, co tutaj zostało powiedziane, chciałbym dodać to, że więź z miastem tworzy się też w sferze symbolicznej. Po pierwsze przez opowieści. Będę parafrazował Desserteau, bo to nie jest cytat. Desserteau pisał, że miasto bez opowieści jest tworem martwym i te opowieści należy rozumieć szeroko, jako i narracje artystyczne, literackie, ale legendy miejskie, opowieści niesamowite, strony internetowe, na których się rekonstruuje przeszłość Warszawy, w której nie ma ciągłości. To prowadzi nas też do pamięci. Klasycy pisali, że przestrzeń, architektura jest wieczną pamięcią miasta i to się tutaj jakby wyraźnie realizuje. Czy też wreszcie to są obszary kulturowe, jak to ujmował kiedyś Aleksander Walisz, czyli te przestrzenie, które mają znaczenie dla mieszkańców, znaczy są przez nich używane jako takie, jakie oni tego widzą i potrzebują. Akurat Walisz wymieniał tam miejsca zamieszkania, co już tutaj padło w wypowiedzi pani profesor, świątynie, tak? Czyli przestrzenie sakrum i po prostu centra, harmonijnie urządzone centra. I to jest też ta sfera, w której mieszkańcy mogą być aktywni i przestrzeń porozumienia, znaczy współdziałania z miastem. A jeśli chodzi o samą Warszawę, bo to jest miasto szczególne, to ta więź jest również tworzona na gruncie, jakby to nazwać, tuziemskości albo pochodzenia. W tym roku umarła moja babcia w wieku 93 lat i życzyła sobie, żeby ją pochować jako warszawiankę, to akcentować. I owszem, można by to odebrać jako wolę starszej pani albo też rodzaj jakiejś pretensji, ale tutaj chodziło o warszawskość dziada, pradziada. I to jest takie zjawisko, które się może nawet nie tyle, które się zmienia, nie tyle przemija. Dane sprzed pandemii są takie, że około 40% mieszkańców Warszawy nie urodziło się w Warszawie, tylko gdzieś indziej, więc ta warszawskość przez pochodzenie będzie redefiniowana siłą rzeczy, ale w tradycji tego miasta to pochodzenie jest wpisane i nawet może bardziej nie warszawskość, to warsiawskość. O. Tutaj taką anegdotę państwu, może anegdotę, nie anegdotę, ale właśnie w związku z tym byciem warszawiakiem i byciem niewarszawiakiem, co się oczywiście potocznie nazywa bycie słoikiem, tak? To jak przygotowywałam kiedyś taką prezentację dla studentów o tym, kto jest, a kto nie jest Warszawa, w ogóle o sytuacji migracyjnej w Warszawie i przejrzałam wyniki badań, okazało się, że tak naprawdę tych prawdziwych warszawiaków jest już w tej chwili bardzo mało i to zależy jak policzymy, tak? Bo 40% to są ci, którzy się urodzili w Warszawie, tak? Natomiast ci, którzy mają jednego z rodziców, którzy się urodzili w Warszawie, a jeszcze babcie, to jest w ogóle w granicach naprawdę 10%, prawda? I przeglądałam też strony takie Facebooki internetowe i natknęłam się na takie jedno zdjęcie, gdzie były słoiki
tak pokazane tak 10 takich słoików i pod tym był podpis Warszawa już dawno nie jest wasza. Tak. Więc ja myślę, że to trochę z tym byciem warszawiakiem to jest no, taka nostalgia właśnie za tym, żeby stworzyć jakby taką więź z miastem, czy taką identyfikację tego warszawiaka, ale de facto już tutaj nie ma tych warszawiaków, prawda? Takich warszawiaków z dziada, pradziada. To są no, jakby minimalne procenty w tej chwili. I myślę, że nie jest uprawnione w tej chwili używanie słowa słoik, bo po prostu większością jesteśmy słoikami. Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę, bo przypomniało mi się to, co pan doktor mówił, ja też jakby nie w kontekście Warszawy samej, tylko mniejszych miejscowości, bardzo często spotykałem się z tym, że w tych mniejszych miejscowościach właśnie prowadzone są pewnego rodzaju czy grupy, czy facebookowe jakieś fanpage, gdzie ludzie odkrywają przeszłość tych swoich miast, dokumentują w jakiś sposób, nawet no, na przykład w tym Prudniku wspomnianym, to jest miasto na Opolszczyźnie, poniemieckie, więc ta historia tam sięga no, wiele wieków wstecz. I mnóstwo jest różnego rodzaju dokumentów, zdjęć, nawet jakichś architektonicznych wyglądów jakby miasta. I to jest jakby ktoś to zbiera, publikuje i to się oczywiście tych, którzy szukają i publikują, to jest garstka, ale tych, którzy śledzą, komentują i tak dalej, no jest bardzo dużo. I co ciekawe, spora część tych osób, już schodząc od Prudnika, ale w innych mniejszych miejscowościach, wcale w tych miastach nie mieszka, więc po prostu potrzeba pewnej nawiązania pewnej tożsamości z tym miastem, utrzymywania tego, ciągle się w nich utrzymuje. I to też jest bardzo ciekawe, że ludzie w komentarzach na przykład piszą, mieszkam, nie wiem, we Wrocławiu, w Opolu albo w ogóle za granicą, a są ciekawi, a wrzućcie zdjęcie, jak wyglądała ulica Nyska tam w XIX wieku. Więc jakby ta potrzeba tej więzi, czasem też oczywiście z wiekiem, myślę, że tak, zakorzenienia. Tak, to jest właśnie bardzo dobre słowo. Zakorzenienia, bo nawet jeżeli się wyjechało, to te korzenie właśnie bardzo często zostały tam na miejscu, w rodzinnej miejscowości. Bardzo dziękuję. Pozostając jeszcze przy wątku więzi z miastem, bo przy tym chciałbym jeszcze trochę podrążyć temat. Pani Barbara powiedziała jedną bardzo ważną rzecz o jakości życia w mieście i tego, jak to nierozerwalnie jest związane właśnie z tymi więziami i też jak to tworzy, tak, jakby dbanie o tą jakość, czy jakieś skargi na jakość życia w poszczególnych obszarach tworzą te więzi. I chciałbym zapytać właśnie, w jaki sposób takie zadowolenie mieszkańców z życia, no Warszawa jest i ogólnie metropolie raczej, polskie metropolie raczej wybijają się ponad przeciętność, jakby weźmiemy średnią miast pod względem wielu obszarów jakości życia. Oczywiście pewnie nie wszystkie, pewnie są też obszary, jak na przykład czasem jakość powietrza, gdzie przegrywają z wieloma miastami, ale jednak co do zasady uśredniając, metropolie są lepszym miejscem do życia, bo tak wychodzi z różnych rankingów, bo jest lepsza edukacja, lepszy dostęp do kultury, lepszy transport publiczny i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym zapytać, w jaki sposób to przekłada się na wzrost więzi z miastem? Czy to, że się w tym mieście dobrze żyje, powoduje, że te więzi są silniejsze? Pani Galio. Dobrze, dziękuję. Ja w swojej odpowiedzi też nawiążę do poprzednich bardzo ciekawych wątków, którzy poruszyli przedmówcy. A chciałbym tutaj zwrócić taką uwagę, że owszem, grupy facebookowe służą nawiązanie czy odtworzenie więzi z miastem, ale co dowodzą badania socjologiczne, grupy facebookowe, które nieraz ostatnio są preferowany sposób samoorganizacji sąsiedzkiej, właśnie służy to, żeby więź z tymi sąsiadami nie nawiązać, czyli rozwiązujemy problemy, które mamy tutaj, bo jesteśmy wspólnotą akurat, natomiast niekoniecznie chcemy się z tymi sąsiadami jakoś tak, ta wspólnota, nie, to jest nam do niczego niepotrzebne i chcę powiedzieć, że owszem, więź z miasta się buduje za pośrednictwem między innymi mediów społecznościowych, ale niekoniecznie więź z mieszkańcami. Chciałam jeszcze trochę tak
pod prąd pojechać, jeśli chodzi o koncepcję bycia warszawiakiem. Jak zostałam zaproszona na to spotkanie, mi się przypomniało, to było 15 albo 16 rok, niestety nie pamiętam, chciałabym zacytować, która to była koleżanka, ale przypomniało mi się, że byłam na seminarium, gdzie ona przedstawiała badania, bardzo, bardzo ciekawe, dotyczące wówczas konsultacji mostu Krasińskiego, który ma połączyć Brudno z Żoliborzem. No i co tam wyszło? No i wyszło niestety, że mieszkańcy Żoliborza, no offense, no po prostu strasznie nie chcieli, żeby mieszkańcy z Brudna mogli przejeżdżać przez ich wspaniałą, zieloną, historyczną dzielnicę i był straszny opór wobec tego. I jak mi się przypomniało to badanie, to sobie stwierdziłam, że sprawdzę, bo to było dobrych parę lat temu, co się od tamtego czasu działo, jeśli chodzi o ten most Krasiński. I na przykład znalazłam takie badanie opinii publicznej, jeśli chodzi o tego mostu, że generalnie warszawiacy, a zwłaszcza mieszkańcy Targówku, to 94% są za powstanie tego mostu, natomiast Żoliborzu no to tak 43%. I ten opór mieszkańców Żoliborza względem tych z Brudna, myślę, że sporo nam mówi o tym, że Warszawa to jest takie ogólne pojęcie, pod którym się kryją nieraz różne takie, no może niezbyt, no niezbyt dobrze mówiące o pewnych procesach społecznych, no takie bo to też dotyczy relacji, taki stosunek mieszkańców jednej dzielnicy wobec pozostałych i wobec innych konkretnych dzielnic, wyobrażenie o tych ludzi. I chciałam jeszcze tutaj taką rzecz, która została poruszona, jeśli chodzi o to, czy w jakiś sposób wsparcie odgórne, czy też, czy w ogóle organizowanie się mieszkańców to jest dobrą rzecz. No niekoniecznie jest dobrą rzecz, bo jeżeli chodzi nam, a jeżeli z góry uznajemy, że nawiązanie więzi to jest rzeczą pożądaną, którą w jakiś sposób musi być osiągnięta, wspierana, to właśnie badania też pokazują, że takie rozróżnicowanie jest między organizowanie versus mobilizowanie, bo mobilizacja na takie ad hoc festyny, no to są wspaniałe rzeczy, natomiast one są transakcyjne, natomiast relacyjne więziotwórcze to jest zorganizowanie trwałych struktur. Ponieważ ostatnio jest taka tendencja, która z jednej strony zamiar jest słuszny, natomiast jest taka w ogóle bardzo ciekawa dziedzina w naukach społecznych skutków niezamierzonych, wspieranie nowych, młodych inicjatyw czy też wydarzeń ad hoc, właśnie nie służy powstanie więzi, po pierwsze, a po drugie w rezultacie no, zabiera środki istniejącym organizacjom pozarządowym, które od lat właśnie tym się zajmuje. I ja tutaj absolutnie nie występuję jako rzecznik organizacji pozarządowych, że tylko oni muszą tym dostawać, natomiast dostawać środki, czy to byłoby z miasta, czy też centralne. Chciałam zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o więzi, to jednak relacyjne jest organizowanie trwałych wydarzeń. I jeśli mogę sobie pozwolić jeszcze jedną rzecz tutaj zwrócić uwagę. Mówiąc o więziach, musimy też wspomnieć o takim dosyć znanej koncepcji kapitału społecznego, niemniej jednak jako zasobu zbiorowości, nie jako zasobu jednostki. Jako zasób zbiorowości, znany jest politologiem Putnam, on rozróżnia między ekskluzywnym, pomostowym i łączącym kapitale społecznym. I na przykład badania powiedzmy kooperatyw spożywczych, które w mieście również są bardzo popularne, dowodzą, że owszem, jest tam, tworzy się tam wspólnota, ale ona jest wspólnota, która w swoim efekcie, choć niezamierzonym, jest
wykluczające dla pozostałych, ponieważ osoby, które ją tworzą, no zwyczajnie się ze sobą dobrze czują i ich celem jest podtrzymywać te więzi wewnętrzne. Często jest to inteligencja klasa średnia. Niekoniecznie wówczas te więzi włączają także pozostałych grup społecznych. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Panie Marku, wracając trochę do jakości życia, o którą gdzieś tam zapytałem, chciałbym zapytać, czy właśnie ta jakość życia również jest widoczna? Gdy pan rozmawiał z ludźmi no, z mniejszych miast, tak, o których pan pisał, o tych miastach cierpiących, tak, w sensie na różne braki, miasta, które raczej przeżyły, można powiedzieć, katastrofę, tak, społeczną katastrofę lub przeżywają wciąż. Czy tam też to jest tak mocno podkreślane, że jakość życia no, jest na niewystarczającym poziomie i przez to jakby te inne obszary miasta również cierpią? Mówiąc krótko, tak, jeszcze tylko dwoma zdaniami wrócę oczywiście do tego, co pani doktor powiedziała w kontekście tego mostu. To właśnie chodzi o jakość życia tak naprawdę, bo jedni chcą szybciej dojechać do centrum, a drudzy boją się, że będą mieli hałas i spaliny. Bardzo podobna przecież historia po prawej stronie Wisły się w Warszawie toczyła, kiedy miał iść tramwaj przez Saską Kępę bodajże nad Kanałkiem. Była dokładnie ta sama dyskusja, że no my z Wrocławia tutaj chcielibyśmy szybciej dojechać, no ale ci z Saski Kępy protestują, no bo będą mieli hałas za oknami. I tak jest wszędzie, bo w mniejszych miejscowościach też są różnego rodzaju wojny, jeżeli, czy to może wojny to za dużo powiedziane, konflikty, o to, że nie wiem, ma powstać oczyszczalnia ścieków, czy jakiś zakład pracy, który prawdopodobnie będzie czy smrodził, czy hałasował, to też mieszkańcy protestują, no bo tak, chcemy miejsca pracy, no ale no nie za moim płotem, tak? Chcemy mieć też jakoś życia, więc to oczywiście jest bardzo ważne. A ta kwestia pojawia się wśród mieszkańców, tylko że to nie jest tak, przynajmniej w moim przypadku tak zazwyczaj nie było, że spotykam się z kimś w tym mniejszym mieście i on mówi, no wyprowadziłem się albo zamierzam wyjechać, bo jakość życia mi tutaj nie pozwala. Tylko zazwyczaj wskazywał na konkretne rzeczy. Nie mogę tutaj kupić mieszkania, bo za mało zarabiam. Nie mogę dostać się do lekarza z dzieckiem, bo właśnie zamknęli przychodnie, szpital, brakuje specjalistów. Na to stwierdzenie o poziomie jakości życia, ono oczywiście gdzieś tam w tle jest, ale składa się wiele różnych po prostu problemów, które w tych mniejszych miastach często są no, mocniej odczuwalne, tak? I jedynym jakimś sposobem na to, żeby zaspokoić te potrzeby, no, z czasem staje się decyzja o wyjeździe. Bardzo dziękuję. Pani Barbaro? Tak, no więc z tą jakością życia to jest tak, że faktycznie jakość życia zwiększa przywiązanie do miejsca. I to o tym mówią wyniki badań. Nawet samorząd niedawno przeprowadził takie duże badanie na temat jakości życia w Warszawie. Tam są też pytania dotyczące identyfikacji z miejscem i te widać bardzo wyraźnie, że ci ludzie, którzy wyrażają zadowolenie z miejsca, z jakości życia w Warszawie, jednocześnie też silnie identyfikują się. Ale to nie jest takie proste, tak? Ponieważ jakość życia jest jednocześnie przedmiotem dużego konfliktu. Ale nie takiego konfliktu, że ludzie walczą o jakość życia, tylko konfliktu polegającego na tym, że są różne wyobrażenia na temat jakości życia. I te różne wyobrażenia na temat jakości życia powodują konflikty bardzo silne między mieszkańcami. Przykład właśnie Mostu Krasińskiego, tak? Ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o tą jakość życia, to mamy do czynienia bardzo często z konfliktem wręcz klasowym. I ten konflikt Mostu Krasińskiego jest dokładnie konfliktem klasowym, ponieważ ludzie z Targówka, dla nich jakość życia kojarzona jest no, z możliwością przemieszczenia się, tak, czyli komunikacyjnie, czyli to są te niższe poziomy potrzeb, tak? Natomiast dla mieszkańców Żoliborza jakość życia no to jest zupełnie co innego, tak? To jest to, żeby im na
na terenie ich dzielnicy nie pojawiały się osoby z Targówka. Więc tutaj mamy do czynienia z konfliktem klasowym. Ja bym też powiedziała, że te konflikty dotyczące jakości życia, one też przebiegają pokoleniowo. To znaczy inne wyobrażenia na temat jakości życia mają starsi mieszkańcy i oni bardziej są skoncentrowani na przykład na właśnie komunikacji, na jakiejś dobrej infrastrukturze, prawda, żeby była duża dostępność różnego typu usług i sklepów, prawda, żeby no, ta kamienica czy to osiedle, żeby ono tam było odremontowane. Natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi, no to widzimy wyraźną zmianę, tak? To znaczy młodzi ludzie potrzebują czegoś więcej do tego, żeby czuć właśnie tę jakość życia. Oni potrzebują zieleni, oni potrzebują świeżego powietrza, oni potrzebują, no właśnie, żeby móc sobie gdzieś w okolicy stworzyć ogród społecznościowy i razem pogrzebać właśnie przez chwilę w ziemi, prawda? Oni też nie chcą, żeby wycinać drzewa. To jest jakość życia, prawda? To jest zupełnie inna wizja jakości życia ludzi młodych i zupełnie inna wizja życia jakości ludzi starszych, czy też ludzi o niższym statusie ekonomicznym, którzy cały czas, no tak zgodnie z tą drabiną Maslowa potrzeb, tak oni dążą do zaspokojenia tych potrzeb podstawowych, natomiast te klasy wyższe, prawda, dążą do zaspokojenia tych potrzeb wyższych. I bardzo często dochodzi do konfliktu. I tutaj znów powracamy do kwestii więzi, tak? Jak to się przekłada na więź. Może to więź zmniejszać, tak? Właśnie pomiędzy tymi grupami, wtedy, kiedy dochodzi do konfliktu, ale jednocześnie też właśnie walka o jakość życia powoduje, że ludzie się mobilizują, tak? Że jakby wchodzą w różne formy aktywizmu i że też dzięki temu jakaś więź się tworzy, właśnie więź z ludźmi, tak? Więź z ludźmi. Więc to taki jest, powiedziałabym, trochę obosieczny proces. Bardzo dziękuję, to od razu dopytam. Czy w takim razie, nawiązując teraz do tej klasowości, ale też do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, czy widać różnicę w postrzeganiu jakości życia między tymi warszawiakami z dziada, pradziada, a przyjezdnymi migrantami do miasta? Czy to się jakby trochę unifikuje? Wie pan co, nie znam na razie akurat badań, które by, nie wiem, może ktoś inny mógłby na to pytanie lepiej odpowiedzieć. Ja oczywiście mogę spekulować, tak? Natomiast wolałabym nie spekulować, tylko opierać się na konkretnych badaniach, których po prostu nie znam, jakby rozumiem, w tym rozbiciu. Bardzo dziękuję. W takim razie, panie Włodzimierzu, pozostając przy jakości życia, tutaj chyba chciałbym też dopytać, takie chyba powoli kończąc te więzi z miastem tak naprawdę i przechodząc powoli do więzi między mieszkańcami, ale chciałbym zapytać, czy miasto, władze miasta w jakiś sposób powinny coś robić, powinny w jakiś sposób te więzi kreować, czy to jest kompletnie niezależny od nich proces? To zanim odpowiem na pana pytanie, jeszcze o tych mostach. Myślę, że powinienem każde pytanie zaczynać od tych mostów. Nie od dziś wiadomo. Przykład, który ogniskuje w sobie bardzo wiele procesów. Jak najbardziej, nie od dziś wiadomo, że mosty łączą, ale i dzielą. To się sprawdza nie tylko w Warszawie czy polskich dużych miastach, ale też w takich miastach, które uchodzą za wzorotwórcze, nawet spełnione utopie dobrej polityki miejskiej, Kopenhaga. W Kopenhadze przerzucono kładkę z Nihon do Christianshavn, czyli z miejsca będącego turystycznym grajdołkiem, bo tam prawdziwi Kopenhadzanie nie chodzi nawet na piwo, bo ceny są niebotyczne, do dzielnicy bardzo bliskiej centrum, ale nazywanej Małym Amsterdamem, drogiej, spokojnej, gdzie turyści płynęli, ale tylko do wolnego miasta Christiania. Żeby się dostać w pobliże domu nordyckiego, trzeba było wykonać sporą pracę, przebyć kilka kilometrów. Teraz jest to kładka, która oczywiście lokalsom ułatwia życie, ale też umożliwia zasypanie Christianshavn turystami i gentryfikację tego obszaru. Skutkiem tego nawet znana restauracja Noma się stamtąd wyniosła, bo elementem jej renomy i polityki była ta osobność, czy pewne schowanie. Natomiast
jeśli chodzi o jakość życia. Ja się przyznałem do Warszawy, ale jestem już od kilku lat mieszkańcem OMW, czyli obszaru metropolitalnego w Warszawie, i w moim małym mieście, to znaczy w Grodzisku Mazowieckim, liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła o 1/4, to w większości młodzi ludzie, którzy odpowiedzieli w ten sposób na politykę miasta, a polityką miasta było danie konkretu. I tym konkretem były duże rodziny, dzieci. Czyli Grodzic był pionierem, jeśli chodzi o kartę dużej rodziny, o zakładanie świetlic, o tworzenie bazy kulturalno-sportowej, i to chwyciło. Tutaj się miasto wyszło naprzeciw mieszkańcom, czy nowym mieszkańcom, to zaczęło budować więź z miastem, już nie mówiąc też o bezpieczeństwie. Im więcej mieszkańcy mają zajęć, mówiąc wprost, o tym mniejsza ochota na dzikie figle. Bardzo dziękuję. Chyba jeszcze dopytam, bo to mnie nurtuje właśnie o to, wspomniał pan jako chyba taki dobry przykład to, co zrobiły władze Grodziska Mazowieckiego, i czy pana zdaniem to, że ci mieszkańcy się pojawili, w jakiś sposób, nie wiem, zwiększyło jakość tych więzi społecznych, które były w tym mieście? Czy to było po prostu takie zwykłe otwarcie się na to, że chcemy mieć wyższe podatki, większą liczbę mieszkańców, chcemy mieć większe miasto? To w pewnym momencie może stało się takim samonapędzającym się kołem, bo nie wszyscy, którzy się sprowadzili, swoje podatki kierują do Grodziska Mazowieckiego, więc były też akcje zamelduj się albo kieruj swoje podatki do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Tak, jakby ta identyfikacja tutaj następuje, bo ten konkret, jeśli chodzi o komfort mieszkania, jakby stoi za decyzją wyboru tego miejsca mieszkania. No to nie musiał być Grodzisk, w Mazowiecki. Też te przestrzenie rekreacyjne, które powstały, parki, tereny zielone, właśnie jakby świeże powietrze, no to jest jakby atutem, i to atutem, na który też reagują mieszkańcy innych okolicznych miejscowości, co się w świadomości grodziszczan czy nowogrodziszczan odbija. Tak? Niezależnie od tego, że miasto świętuje w tym roku swoje 500-lecie założenia, no ale to jest pewnego rodzaju też chwyt marketingowo historyczny. Ci nowi mieszkańcy są nie mniej zidentyfikowani niż ci, którzy Grodzisk byli zakładali. To ja może jeszcze dopowiem trochę na temat, w związku z tym pana pytaniem o to, czy samorząd powinien wzmacniać, tak? No więc uważam, że tak, że samorząd powinien wzmacniać. Co więcej, samorząd to robi. To znaczy tutaj no, mamy bardzo wiele przykładów troski o wzmacnianie więzi sąsiedzkiej przez nasz warszawski samorząd. Ja już mówiłam o MAL-ach, czyli miejscach aktywności lokalnej. Jest Fundacja Centrum Aktywności Lokalnej, która szkoli liderów, więc to też jest jakiś rodzaj wspomagania tworzenia się tych więzi lokalnych. W strategii warszawskiej jest część, która dotyczy właśnie wspólnoty, tak? I tam są jakby rekomendacje dotyczące tego, w jaki sposób możemy tę wspólnotę budować. Także tutaj się bardzo dużo wokół tego dzieje, jeśli chodzi o samorząd, i to zarówno jeśli chodzi o przyjęcie konkretnych działań, jak i o pewno taki namysł, powiedziałabym, badawczo-teoretyczny. I to, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o aktywizowanie społeczności lokalnych w Warszawie, i to, co jednocześnie zdaje egzamin, to jest oddanie takiej społeczności miejsca jakiegoś. Bo jednym z większych problemów wtedy, kiedy chcemy jakby aktywizować sąsiadów, żeby oni coś ze sobą robili albo się poznawali, to jest brak miejsca. Oczywiście można chodzić do kawiarni, i to też jest ważne, żeby te kawiarnie były, tak? Albo żeby nie były takie bardzo drogie, więc się czasami właśnie też robi taki ruch, i takie ruchy też są robione w Warszawie, żeby obniżać czynsz właśnie takim trzecim miejscom, tak? Takim kawiarniom i różnym tego typu miejscom, które mogą
zawłaszczyć mieszkańcy dla swoich potrzeb i celów. I to jest bardzo ważne, to jest strategiczne, bo jeżeli takiego miejsca nie ma, no to też nie ma się gdzie ta społeczność skupić w pewnym sensie, prawda? Kiedyś żeśmy w domach siedzieli, w domach się wszystko działo, bo taka była rzeczywistość w okresie realnego socjalizmu, ale już weszliśmy w nowy etap, tak? Już teraz domy nie służą jako przestrzeń publiczna, tylko szukamy jakby tego miejsca w przestrzeni publicznej, realnej przestrzeni publicznej. Tutaj samorząd rzeczywiście ma bardzo dużo do zrobienia. Bardzo dziękuję. Panie Marku? Jeżeli mogę tylko dodać, bo z perspektywy mniejszych miejscowości, choć Dąbrowa Górnicza nie jest aż taką małą miejscowością, tam jest świetny przykład, gdzie przykład rewitalizacji centrum, gdzie powstała na bazie dawnej fabryki, też właściwie z gliszczów zamkniętych za wysokim płotem, fabryka pełna życia, właściwie ciągle powstaje. I to też jest przestrzeń tworzona w współdziale z mieszkańcami. Kiedy ja opisywałem to miejsce w niedawnym tekście, to rozmawiając z twórcami, to oni zwracali, cały czas podkreślali uwagę, jak pytali mieszkańców, co ma tam być, co ma się tam odbywać, jak to ma wyglądać. Więc wszystko właśnie po to, żeby stworzyć miejsce, które będzie odpowiadało i na potrzeby, ale właśnie także, żeby ci mieszkańcy jednak tam tak, mogli się właśnie w tym miejscu spotkać, szczególnie, że ja tego miasta nie znam, ale jak mi wspominali, no tam po prostu brakowało centrum. Nie było takiego jednego miejsca, gdzie ludzie zazwyczaj się gdzieś spotykają, czy po prostu dążą do niego. I powstanie tego miejsca, no po prostu było kluczowe, żeby to mieszkańcy je swoimi głosami budowali. I ta potrzeba wspólnego działania, już jeszcze tylko kończę, inny przykład, Chrzanowa, gdzie też w centrum miasta, kwartał miasta jest przebudowywany, powstaje tam ekologiczna dzielnica, ale w jej części powstanie i dworzec, w tym przebudowanym dworcu ma być szklarnia, którą właśnie też mieszkańcy no, będą wspólnie, przynajmniej w założeniu, bo to dopiero jest no, jakby projektowane, też będą wspólnie uprawiać i to też myślę, że może być taka przestrzeń, która no, będzie w jakiś sposób budować więź z tym miejscem. Bardzo dziękuję. Pani Galio? Tak, ja chciałam zwrócić taką uwagę, bo chociaż oczywiście jako, no, jako osoba, która wiedzie się podpisuje pod podstęp i interwencji władz publicznych, tworzenie miejsc, jednak cały czas we mnie stoi coś takiego, że realizując te nowe projekty, po pierwsze zapominamy, a po drugie czasami się niszczy istniejące miejsca, które są autentycznie więziotwórcze. Jeśli chodzi o zapominanie, zapominamy o tym, że między innymi polskie społeczeństwo jest społeczeństwo starzejące się i w związku z tym jest wspaniale, że mamy coraz więcej, każda mała miejscowość ma basenu, natomiast usług dla osób starszych jest tyle, co kot napłakał. I chcę powiedzieć, że jest zapotrzebowanie dla, no zaraz za parę lat będzie 1/3 społeczeństwa polskiego i to dotyczy też dużych miast, natomiast i tutaj podam konkretny przykład. Ja mieszkam w okolicach Uniwersamu Grochów, tak od około 11 lat. No mieszkam co prawda w jednym z tych, to nawet już nie plomba, ale implant, tak, nowy budynek, który został najpierw zburzono starego przedwojennego. Okolice tam, gdzie poprzednio był Uniwersam Grochów, było takie miejsce, które było dyskoteka. I zanim zburzono go, ja postanowiłam, że tam się wybiorę, bo ja się od jakiegoś czasu chciałam pójść, ale jak wiedziałam, że to zniknie, to myślałam, ja muszę to zobaczyć. I to było podróż w czasie. Ja wiedziałam, że to jest dyskoteka dla osób dorosłych, ale jak poszłam tak, tam jako osoba 40-paroletnia, no to byłam tam najmłodsza. Tam przychodzili 70-80-latkowie, żeby tańczyć. Dyskoteka, żadnej z tych piosenek nie kojarzyłam, ale to nie ma znaczenia. I tam przychodzili ci ludzie, to było ich życie, to było ich radość życia, to były właśnie ich więzi. A
I to zostało zburzone i to nie zostało odtworzone, bo część sklepów na Uniwersytecie Grofu zostało tam odtworzone, natomiast to zniknęło i ja nie wiem teraz, gdzie tańczą ci te starsze osoby. Gdybym to nie wiedziała, to bym powiedziała, że ktoś to zmyśla, ale taki nawet 80-latek przyszedł to kulek, zostawił kuli i poszedł tańczyć. I pomyślałam sobie, no i dlaczego to ma zniknąć? Owszem, wystrój lat 70., no ale komu to przeszkadza? I nie ma tego, nie odtworzono. Także tam, gdzie jest nasza okolica, zresztą nieraz jak przychodzi czasami osoba z innej dzielnicy, mówi, ojej, zaraz mi ukradną samochód. No nie ukradną cię samochód, owszem, tam jest sporo wciąż osób bezdomnych. I te osoby, przeważnie panowie, oni się zbierali w takim miejscu, była tam taka sirenka, owszem, to było oplute i brudne, ja tego dostrzegam, ale to było ich miejsce. Jak powstał nowy, wspaniały, czysty budynek, oni teraz zaczęli gdzieś tam widać ich w przestrzeni publicznej, natomiast zaczęli siadać tam przy jakichś schodkach, no to ktoś przyszedł i zalał im te schodki jakimś olejem, żeby tam nie siedzieli. I oni nie mają się gdzie podziać. Nie, ale gdyby samorząd im też nie zniszczył to, no żeby im, no właśnie, ale jak zniszczono, żeby odtworzyć to miejsce gdzieś indziej, bo oni nie znikną, oni tam są. Ja wręcz przeciwnie, bardzo doceniam ich obecność, bo dzięki temu wiem, na jakim świecie żyję, nie żyję w jakiejś swojej bańce. I tak, czyli to jest jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, że pamiętajmy o starszych, o słabszych, o bezdomnych, bo oni też są, wręcz przeciwnie, powiedziałam, że oni bardziej się socjalizują, bo też mają czas na to niż my zabiegani osoby w wieku średnim. Drugą rzecz, którą została poruszona, do której chciałam się dopowiedzieć, czy powinny być wspierane inicjatywy obywatelskie, także przez samorządy, oczywiście, że powinny być zbierane, ale tutaj wspierane. I tutaj jest takie ale. Pytanie jednak jest, musimy się też zastanowić jako mieszkańcy, ale też jako badacze, badaczki, o co nam chodzi? Czy chcemy, żeby te inicjatywy obywatelskie dostarczały usług? Czy chcemy wspierać ich funkcje rzecznicze, czyli konsultowanie, uczestniczenie w różnych radach, w jakiś sposób też wspieranie, nawet jeśli poprzez krytykę samorządów, ponieważ zresztą wykazały to ostatnie kondycje organizacji pozarządowych, które co 3 lata Klonia WOR organizuje, te ostatnie badania wykazały, że spadły dosyć znacząco w całej Polsce, ale także w Warszawie, gdzie jest dużo organizacji rzeczniczych, że o 10% spadła działalność rzecznicza organizacji pozarządowych i wzrasta za to funkcja usługowa. I teraz to jest to, co powinniśmy się zastanowić, a także włodarze tego miasta, czy wspierając organizacje pozarządowe, czy inicjatywy obywatelskie, czy też tam niesformalizowane, te wszystkie odmiany zaangażowania obywatelskiego, czy chcemy wspierać tylko dostarczanie usług, czy chcemy też mieć tego krytycznego głosu, który może najzawsze będzie odpowiadał, ale może on właśnie pomoże zbliżyć miasta do mieszkańców, czyli właśnie ta funkcja rzecznicza. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nieubłaganie zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć. Myślę, że pozwoli nam to pewną klamrą zamknąć naszą rozmowę. Zacząłem od Montgomery'ego i od nawiązania do jego definicji i tego, co powinny robić miasta, samorządy, żeby mieszkańcom żyło się dobrze. Montgomery w swoim Mieście Szczęśliwym opisuje miasta amerykańskie, miasta silnie samochodocentryczne, w których brakuje chodników, ale chciałbym zapytać, czy bazując na tej książce, która, ja użyłem słowa wcześniej kultowa, ale można powiedzieć, że to jest tak chyba jedna z niewielu książek miejskich, która dotarła szeroko pod strzechy i jest bardzo często cytowana, czy to przez różnych społeczników, aktywistów. Wydaje się też, że wielu urzędników, szczególnie tych progresywnych, ją czytało i się nią posiłkuje. Nie ma co ukrywać, jest to książka, która, teraz pewnie robię reklamę, ale myślę, że wiele osób oglądających debatę tę książkę dobrze zna. Jest to książka bardzo silnie bazująca na badaniach i pokazująca wprost, jak jakość życia zmienia się wraz jak
jakby z jakością przestrzeni, w której funkcjonują i też jakością życia, tak? Czyli dojazdów do pracy, dojazdów do szkół i te możliwości tego, w jaki sposób to w ogóle funkcjonuje, tak? Czy te dzieci trzeba 3 godziny odwozić do szkoły, czy trzeba jeździć 3 godziny do pracy, czy możemy sobie pozwolić wykorzystać ten czas na inne aktywności. I chciałbym zapytać, czy w odniesieniu do naszych miast, naszych metropolii, ta książka Montgomery'ego i te jego wnioski z tego amerykańskiego stylu życia, możemy w ogóle jakby porównywać, czy Warszawa, czy niektóre dzielnice Warszawy mają podobne problemy jak te właśnie pisywane przez Montgomery'ego, czyli silna choćby samochodocentryczność, i czy w związku z tym widzimy, że tamte więzi społeczne są słabsze? Ja tutaj od razu przy okazji. Bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że pan poruszył przypadek Stanów Zjednoczonych właśnie w trakcie tej naszej rozmowy. Mi się przypomniało, rok temu w The Economist opublikował taki dodatek 20-stronicowy dotyczący biedy w Ameryce, biedy w Stanach Zjednoczonych, gdzie poświęcono bardzo dużą uwagę na to, że w tej chwili, wbrew tego, co ktokolwiek by się tym spodziewał, największy wzrost biedy jest właśnie w suburbiach. Suburbie, które miały sygnalizować ta nowa klasa średnia, właśnie commuting, dojeżdżanie do miasta, miasto się wyludniali, oczywiście wszyscy słyszeliśmy o Detroit, że tam zostawali tylko biedy i przestępstwo, a każdy, kto sobie cenił albo chciał przynależeć do klasy średniej, no to jak najdalej z dużych miast. I niestety się, oczywiście tanie paliwo też temu pomagało, wielkie auta, tak, mogły sobie jeździć. Natomiast ta wizja się nie spełniła, ponieważ jednak jest trudniej usług społecznych i w ogóle dostęp do wszelkich dóbr i usług organizować na taką dużą przestrzeń, jaką stanowią suburbie. I teraz jest odwrót, czyli wracają do miast. Oczywiście zważywszy na to, że idąc w tym samym kierunku cywilizacyjnym, w jakim między innymi wpisuje się rozwój, który obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, odchodzenie od miasta, tworzenie równoległych rzeczywistości czy tych społeczności w miastach i we wsi, które są poza miastem, które odpowiadają tą suburbię, na dłuższą metę myślę, że się nie opłacą, ponieważ one zabierają jakość od życia miasta. I ja rozumiem, bardzo sobie doceniam. Zresztą ja jestem urodzona w małej miejscowości i ja wiem i wszystko doceniam, tak, urodzić się w domku, mieć ogród, tak, mieliśmy winogrono w domu, kwiaty, to wszystko, dorastałam na ulicy, mogłam się bawić na ulicy, bo małe miasto na to pozwalało, tak, także ja te wszystkie spodrzewki z pierwszego, z własnego doświadczenia znam te uroki mieszkania w małym mieście i więzi sąsiedzkiej, pomoc sąsiedzkiej i tak dalej. Natomiast niestety stosowanie tej metody wokół stolicy zwłaszcza, niestety się, myślę, że nie opłaca się nikomu, ani mieście, ani na dłuższą metę tworzenia takich suburbii. Także kończąc tutaj takim sloganem, wracajmy do Warszawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Marku? Mi przychodzi do głowy, bo całkiem niedawno byłem w Bytowie, to jest tak dokładnie, i miałem tam spotkanie autorskie właśnie wokół mojej książki i ponieważ to gdzieś było około godziny 15 czy 16 i utknąłem w ogromnym korku i bardzo się dziwiłem, że co się dzieje, że całe miasto jest tak bardzo zablokowane. Myślałem najpierw, że może jakiś wypadek i dlatego nie da się w ogóle przejechać, bo naprawdę jak na takie małe miasto, no trwało to bardzo, bardzo długo, już się bałem, że się spóźnię. I jakby kiedy dojechałem na to spotkanie, to po prostu pytam tych organizatorów, czy to tutaj jest tak zawsze. I oni mówią, że tak, po prostu jest tam bardzo duży zakład pracy, jest dość ograniczona oferta komunikacyjna łącząca z innymi miejscowościami pod Bytowem, więc wszyscy są właściwie skazani na auta i kiedy zmianę kończy no ta fabryka, to miasto, już nie pamiętam, czy to była godzina 14 czy 15, miasto zostaje na godzinę czy na 40 minut kompletnie zakorkowane, zanim oni się wszyscy rozjadą i
Co ciekawe, no, sytuacja powtarza się, tylko że może to jest mniej dokuczliwe w nocy, kiedy druga zmiana kończy. Więc to też jakby pokazuje, że nawet w takim małym mieście, które można samochodem pewnie w 10 minut przejechać, no, kiedy są korki, no, to jest to zupełnie no, niemożliwe i to w małej skali jest oddane właściwie to, co się dzieje w dużych miastach, kiedy ten transport samochodowy no, ma pewien priorytet nad komunikacją zbiorową. Bardzo dziękuję. Pani Barbaro, myślę, już właśnie zmierzając do końca naszej rozmowy, proszę o ostatniej wypowiedzi. Cieszę się, że został poruszony temat przestrzeni, ponieważ ja się zajmuję socjourbanistyką i mam nawet zakład, który się tak nazywa i prowadzimy ścieżkę specjalizacyjną dla studentów socjourbanistyka, która właśnie bada te związki pomiędzy sposobem zorganizowania przestrzeni, a relacjami, jakie panują między ludźmi. I oczywiście, że ruch samochodowy nie sprzyja więziom. I są takie badania, które pokazują, że jak się zmniejsza przepustowość danej arterii, to w przeciągu kilku lat nawiązują się silniejsze więzi sąsiedzkie. Tak? W jednym z filmów Przyjazne miasta według koncepcji Gale'a jest pokazany taki skwer w Nowym Jorku, który jest w zasadzie jednym wielkim skrzyżowaniem i dzięki Sadiq Khan, która była wtedy dyrektorem do spraw transportu w samorządzie Nowego Jorku, postanowiła zamknąć tam ruch uliczny i obserwowano, co się dzieje z tą przestrzenią. I najpierw posadzono tam małe ławki i po pewnym czasie ludzie zaczęli te ławki zajmować. Potem posadzono tam stoliki z krzesłami. Natychmiast się zapełniła ta przestrzeń, a w pewnym momencie ludzie zimą, kiedy nie mogli tam siedzieć, tak się przyzwyczaili do tego miejsca, że ono jest już ich miejscem, że zaczęli grać w śnieżynki tam. Tak, także zrodziło się życie społeczne. Więc na pewno przestrzeń ma olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i dobrze, że o tym rozmawiamy, bo naprawdę bardzo małe ruchy, które możemy i niekosztowne, które możemy wprowadzić do przestrzeni, mogą spowodować preteksty do spotkania się ludzi, do relacji. No, taka prosta rzecz jak ławka. Tak? Ławki są w tej chwili taką rzeczą, która jest przedmiotem też konfliktu w mieście, ponieważ część ludzi potrzebuje tych ławek, zwłaszcza ludzie starsi, natomiast bardzo często też te ławki służą do tego, żeby pić na nich piwo i inni mieszkańcy, właśnie tu jest ten konflikt pokoleniowy, protestują i chcą, żeby te ławki usuwać, a tymczasem ławki są naprawdę takim dobrym pretekstem do tego, żeby sąsiedzi starsi zwłaszcza mogli usiąść i ze sobą porozmawiać. Także jest naprawdę bardzo dużo możemy zrobić bardzo niewielkimi ruchami. Wprowadzić, nie wiem, nawet Gale mówi o tym, że żeby się w mieście zatrzymać, to wprowadzić jakieś takie postumenty, gdzie można się oprzeć, tak? I nie przechodzić tylko, i nie traktować tej przestrzeni jako przestrzeń komunikacyjną, tylko po prostu, żeby się w niej zatrzymać. Jak się ktoś zatrzyma, to się zatrzyma ktoś inny i zaczyna się w tym momencie rozmowa. Także no tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia i też również i dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla samorządu, bo przestrzeń to jest przecież kompetencja nie mieszkańców, tylko samorządowa. I my bardzo dużo w tej sprawie robimy, to znaczy uświadamiamy, w jaki sposób można tę przestrzeń zmienić. Jeśli mam jeszcze chwilkę czasu, to tylko chciałam powiedzieć o ostatnim projekcie, który realizowaliśmy ze studentami właśnie socjourbanistyki na Kolonii Wawelberga w Warszawie, która poprosiła nas, żebyśmy im pomogli zrewitalizować podwórko. Podwórko było praktycznie martwe w tym sensie, że mieszkańcy z niego nie korzystali, ponieważ większość tego podwórka zajmowały samochody, które były tam po prostu jednym wielkim parkingiem. I mieszkańcy przemykali, dosłownie przemykali, i dwie ławki, na których siadali
pijacy, tak? I mieszkańcy przemykali przez to podwórko, no bo się bali tych pijaczków, tak? A też nie było tam właściwej przestrzeni do tego, żeby nawiązywać jakieś relacje. I myśmy tam weszli ze studentami, zrobiliśmy dużą diagnozę potrzeb wobec tego podwórka, ale też taką diagnozę społeczną, która miała na celu wykazanie ewentualnie możliwe potencjał konfliktu. I zaproponowaliśmy im wyprowadzenie tych samochodów, które w naszym przekonaniu były powodem, dla którego tam się nic nie działo. Wprowadzenie tam ogrodu społecznościowego, szklarni, która mogła być wspólną rzeczą do uprawiania, czyli coś takiego, o czym pan mówił, że się dzieje w małych miejscowościach, my to możemy przenieść też do miasta w małej skali. I w zasadzie to, co żeśmy im próbowali wytłumaczyć, to było, że mogą zmienić swoje relacje sąsiedzkie, właśnie zmieniając tę najbliższą przestrzeń. Tak? I pokazywaliśmy im na różnych przykładach, jak to się może dziać. Także jak najbardziej uważam, że tutaj jest wiele do zrobienia. Dziękuję. Panie Włodzimierzu? Słynny kopenhaski deptak, czyli sztrojec, zaczął powstawać na samym początku lat 60., czyli w ścisłym centrum, historycznym centrum miasta zamknięto ruch dla samochodów. Potem jeszcze jakby powiększano strojec już też w kontekście badań wspomnianego przez przedmówczynię Jana Gela. I to była decyzja wzbudzająca kontrowersje. I argumenty były takie, że gdzie w północnym kraju, gdzie ludzie są pozamykani i cieszą się sobą, ale w swoich domach, jaki to może przynieść rezultat? I okazało się, że przyniosło, że po zamknięcie ruchu, wystawienie stolików zaczęło zamieniać Kopenhagę istotnie w ten Rzym Północy, czy Wenecję, w Wenecję Północy, jeśli chodzi o właśnie życie między budynkami, też nawiązując do tytułu książki Gela. Montgomery wywołuje sprawę infrastruktury i to jest ważne zagadnienie. Długo można byłoby je rozwijać, więc chciałbym powiedzieć tyle, że infrastruktura jest zawsze szansą, ale nie gwarancją. Do tej szansy trzeba dodać właśnie kapitał ludzki i wspominany tutaj wcześniej Putnam, pisząc o grze w kręgle, no miał na, używając tej figury, miał na myśli grę niesamotną, to znaczy, że ten pozytywny impuls przychodzi z grupy, która się skądś zna, gdzieś razem współdziała, to może być właśnie gra w kręgle w sąsiedzkim otoczeniu, czyli musi być miejsce, tak. Infrastruktura jest potrzebna, tak? Ona tworzy miasto, ale bez ludzi, którzy tę infrastrukturę wypełniają, ono będzie puste i dyskomfortowe. Bardzo dziękuję Państwu za tę rozmowę. W debacie, to już drugiej debacie organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II w partnerstwie z Fundacją Konrada Adenauera rozmawialiśmy o ubóstwie więzi. Będą jeszcze kolejne debaty. Pierwsza debata jest już do odsłuchania na kanale YouTube'owym, do czego serdecznie zachęcam. Ja Państwu bardzo jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.